Obecnie mam przyjemność zapowiedzieć wykład księdza doktora Roberta Czarnowskiego pod tytułem Polonijne dziedzictwo kulturowe. Teraz parę słów jeszcze o naszym dostojnym goście, księdzu doktorze Robercie Czarnowskim. Ksiądz doktor Robert Czarnowski jest adiunktem na Wydziale Dziennikarstwa, Informacji i Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2014-2022 był sekretarzem generalnym Polskiej Misji Katolickiej we Francji oraz dyrektorem Archiwum Historycznego mieszczącego się w Seminarium Polskim w Paryżu. W latach 2018-2021 koordynował pracę studium akademickiego w ramach Europejskiej Szkoły Liderów Polonijnych w Paryżu, a obecnie jest zaangażowany w działalność studium akademickiego w Madrycie, będącego częścią projektu KPRM Patriotyzm Dnia Codziennego Rodziny Polskiej na Emigracji. Współpracował z najważniejszymi instytucjami państwowymi, takimi jak Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Narodowy Instytut Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą Polonika i Narodowe Archiwum Cyfrowe. Ma bogate doświadczenie w koordynowaniu projektów ukierunkowanych na zachowanie dziedzictwa narodowego. Zajmował się koordynowaniem zadań w programie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego związanych z opracowaniem, inwentaryzacją, digitalizacją i promocją Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji. Uczestniczy w programie Inicjatywa Doskonałość – Uczelnia Badawcza. W tym zespole realizował projekty badawcze o nazwie Wybitni przywódcy polskiej emigracji we Francji oraz z ważnych wydarzeń życia społecznego Polonii we Francji. Był zaangażowany w takie projekty Ministerstwa Edukacji jak Nauka dla Społeczeństwa, w ramach którego włączył się w realizację zadania Digitalizacja Dziedzictwa Narodowego zachowanego w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Paryżu. Obecnie należy do zespołu badawczego Polonijnej Biblioteki Cyfrowej Uniwersytetu Warszawskiego i realizuje zadania związane z zachowaniem i upowszechnieniem polskiego dziedzictwa kulturowego znajdującego się poza granicami kraju. Szanowni Państwo, mam przyjemność zaprosić księdza doktora Roberta Czarnowskiego. Na początku chciałem podziękować pani prezes, pani profesor Marii Szonar za zaproszenie. Rzeczywiście jestem zaszczycony, że mogę znaleźć się w takim gronie osób z całego świata. I to, co pani profesor powiedziała na samym początku, niezwykle ważne zdanie dotyczące dziedzictwa narodowego znajdującego się poza granicami Polski, to jest ta piękna myśl, że to, co w Polsce zostało nieraz w momencie takich trudnych wydarzeń, jak II wojna światowa, zniszczone, na przykład cała Warszawa była zniszczona, to dziedzictwo polonijne zostało uratowane, można powiedzieć polskie, uratowane w instytucjach kultury, które znajdują się poza granicami kraju. Dam przykład. Przed II wojną światową wiele cennych zbiorów z Muzeum Polonijnego w Rapperswilu przewieziono do Warszawy i szkoda, ponieważ w czasie II wojny światowej niestety zbiory te zostały zniszczone bezpowrotnie, a gdyby zostały właśnie w Rapperswilu i były w tej instytucji polonijnej, której były właściwie do tej pory, o tym za chwilę też powiem, to na pewno by przetrwały. Czyli jest sens tworzenia i organizacji polonijnych instytucji kultury, które pielęgnują polonijne dziedzictwo poza granicami Polski, ponieważ po pierwsze są one świadectwem historii naszej ojczyzny i naszej kultury. Po drugie, gdyby coś w naszym kraju się wydarzyło, to zawsze jest taka szansa, że na całym świecie, w tych instytucjach kultury, właśnie to polskie dziedzictwo przetrwa. I to jest taka myśl przewodnia, którą chciałbym uczynić tematem mojego wystąpienia. A temat ten nie jest dosyć nie jest znany, bo to jest temat dla specjalistów. Mało kto wie, że w wielu krajach Europy
Ameryki Północnej, Ameryki Południowej, Australii istnieją polonijne instytucje kultury gromadzące polskie dziedzictwo. I myślę, że wiele osób w ogóle nie spotkało się nawet z tymi instytucjami, z prezesami tych instytucji, czy po prostu wielu z was w tych instytucjach po prostu nie było. Natomiast to, co jest istotne, to propagowanie tego dziedzictwa także wśród społeczności, wśród której mieszkacie. A więc jest to dziedzictwo dotyczące archiwów, bibliotek i muzeów, które stanowią o naszej kulturze, historii, literaturze, naszym polonijnym dziedzictwie. I tutaj można by było, jeżeli to spotka się z Państwa zainteresowaniem, utworzyć cykl takich wykładów dotyczących tego dziedzictwa, dlatego że trudno jest przez 30 minut omówić polonijne dziedzictwo archiwalne, muzealne i biblioteczne znajdujące się poza granicami Polski na wszystkich kontynentach. I trzeba tutaj dokonać wyboru. Można by było poświęcić cykl takich wykładów dotyczących na przykład dziedzictwa polonijnego we Francji, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, czy w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, w Chicago, w Australii i tak dalej. Dopiero wtedy można dokonać w sposób pogłębiony całego takiego obrazu związanego z naszym dziedzictwem, które istnieje poza granicami Polski. I ja dokonałem takiego wyboru dzisiaj. Chciałbym przedstawić polonijne dziedzictwo kulturowe we Francji i wspomnieć trochę o Szwajcarii, a następnie pokazać taką panoramę instytucji, które przechowują polskie zbiory na wszystkich kontynentach. Przejdę więc do meritum. Tutaj Państwo, nie wiem, czy jest widać, ale są wymienione instytucje europejskie, które zawierają polskie dziedzictwo. I u góry, po lewej stronie jest Francja. Tutaj widzimy Zamek Montresor, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Towarzystwo Historyczno-Literackie Biblioteka Polska w Paryżu, w Wielkiej Brytanii, po prawej stronie u góry, Archiwum Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, Biblioteka Polska POSK w Londynie, Instytut Piłsudskiego w Londynie, Studium Polski Podziemnej. W bardziej centralnej części w Szwajcarii widzicie Państwo Muzeum imienia Tadeusza Kościuszki w Solurze, Muzeum Polski w Rapperswilu, na Węgrzech Polski Instytut Badawczy, potem w Australii Muzeum i Archiwum Polonii Australijskiej. We Włoszech na dole widzą Państwo Fundację Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego, Fundację Rzymską Umiastowskiej, Kościół i Hospicjum Świętego Stanisława w Rzymie, Ośrodek Dokumentacji i Studium Pontyfikatu Jana Pawła II w Rzymie i Papielski Instytut Studiów Kościelnych. I tu, gdy chodzi o dalszą część, czyli o Kanadę i Stany Zjednoczone oraz Argentynę, czyli Amerykę Południową. Najwięcej Państwo widzicie w Stanach Zjednoczonych i tutaj wymienię chociażby Fundację Kościuszkowską, Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, czy Polski Instytut Naukowy w Ameryce lub Muzeum Polskie w Ameryce, gdzie właśnie zakończyła się stała konferencja muzeów, archiwów i bibliotek na Zachodzie, bo taka konferencja odbywa się corocznie w jakimś z krajów, które przechowuje polskie dziedzictwo narodowe i w kraju stowarzyszeniowym czy instytucji stowarzyszeniowej tej stałej konferencji. Natomiast w Kanadzie, widzą Państwo, znajduje się Polski Instytut Naukowy w Kanadzie, a w Argentynie Biblioteka Polska
imienia Ignacego Domeiki. Zacznijmy od Francji, tak jak powiedziałem. Myślę, że większość z Państwa wiedzą, czym jest Instytut Literacki Kultura. Ten instytut powstał we Francji po roku 1945, kiedy system czy reżim komunistyczny wprowadził w Polsce cenzurę. W związku z tym Jerzy Giedroyć postanowił początkowo w Rzymie, a potem we Francji, niedaleko Paryża, więc w takiej miejscowości Maison Lafitte, do tej pory ta instytucja istnieje, tam jest centrum badawcze właśnie archiwaliów i całej dokumentacji zgromadzonej przez Instytut Literacki Kultura i tam prowadzone są prace nie tylko badawcze, ale i digitalizacyjne, inwentaryzacyjne. Jest to niezwykle znany ośrodek kultury, który wydawał publikacje, miesięcznik Kultura, wszystkie teksty, których władze komunistyczne nie chciały wydawać, a które dopiero mogły być wydawane po roku 1989. Tutaj mamy na zdjęciu właśnie Jerzego Giedroycia, który jest głównym twórcą Instytutu Literackiego Kultura, a tutaj mamy jego współtwórców, Józefa Czapskiego, Zofię Hertz, Zygmunta Herca, znanego nam wszystkim autora Gustawa Herlinga Grudzińskiego. Zapewne większość z Państwa czytała Inny świat tego autora i jego teksty, podobnie jak teksty Miłosza, były wydawane właśnie przez Instytut Literacki Kultura. Zachęcam, to jest Henryk Giedroyć, brat Jerzego Giedroycia. Zachęcam Państwa do obejrzenia strony internetowej, właściwie nawet portalu internetowego związanego z Instytutem Literackim Kultura, gdzie nie tylko znajdziecie Państwo całe dziedzictwo, jakie jest zgromadzone w tym instytucie, ale także całą filmotekę, czyli wywiad na przykład z Miłoszem, który mówi, jak wielkim dobrem było powołanie tego instytutu, ponieważ dzięki temu jego teksty, jego poezja mogła być drukowana i wiele, wiele innych autorów, którzy dzięki temu potem osiągnęli sławę, czy byli docenieni, czy gdzieś te ich teksty nie zostały pokryte kurzem. W związku z tym ten Instytut Literacki Kultura odegrał bardzo ważną rolę. Przestał działać w 1989 roku, ale był do końca inwigilowany przez Służbę Bezpieczeństwa. Kolejną instytucją, na którą chciałbym zwrócić uwagę, francuską, jest Biblioteka Polska w Paryżu. Biblioteka Polska w Paryżu powstała w okresie wielkiej emigracji. Pamiętamy, jak po powstaniu listopadowym czołowi nasi politycy, ale także artyści, pisarze, poeci musieli wyjechać za granicę. Większość z nich udała się do Paryża i tam stworzyła tak zwaną wielką emigrację. I tam między innymi powstawały takie instytucje kultury jak Biblioteka Polska, czy Związek Literacki, czy Związek Historyczny, a potem połączone dwa związki w Związek Historyczno-Literacki. I tutaj z tą Biblioteką Polską był związany bardzo mocno nasz wieszcz narodowy Adam Mickiewicz. Można powiedzieć, jest to perełka polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą, jedna z najstarszych instytucji, która przechowuje chyba najbardziej cenne zbiory polonijne na świecie. I dzięki temu, że Paryż nie był wtedy w czasie II wojny tak zniszczony jak Warszawa, to właśnie w Bibliotece Polskiej w Paryżu ocalało wiele eksponatów czy wiele dokumentacji archiwalnej, którą za chwilę będziemy mogli zobaczyć. Tutaj mamy twórców czy inicjatorów Biblioteki Polskiej w Paryżu, a więc księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Juliana Ursyna Niemcewicza czy Karola Sienkiewicza. Jakie były zasoby Biblioteki Polskiej w przeszłości? W
1848 roku Biblioteka Polska miała 25 tysięcy tomów, w 1893 42 tysiące tomów, w 1920 już 65 tysięcy tomów, a w 1940 ponad 130 tomów, które zostały wywiezione przez okupantów i wróciły do Biblioteki Polskiej po roku 1947. Obecnie Biblioteka Polska ma 200 tysięcy druków w różnych językach, w większości w języku polskim, 2600 rękopisów, niesamowite, rękopisów 2600, rysunków i rycin 25 tysięcy, 8 tysięcy map, atlasów, obrazów, rzeźb, 5 tysięcy fotografii i 90 tysięcy broszur ulotnych. 1000 tytułów samych czasopism, polonijnych oczywiście. Obecnie Biblioteka Polska, co jest niesamowitym zbiorem, posiada 327 600 zbiorów piśmienniczych. Takie bardziej cenne zasoby Biblioteki Polskiej w Paryżu, które zachęcam, aby zobaczyć, to jest akt sejmowy detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski, akt detronizacji, powtarzam, z 1831 roku. Pierwszy polski akt prawny regulujący kwestię barw narodowych, co dla Polaków żyjących poza granicami Polski jest istotną sprawą, z roku 1831. Akt założycielski Towarzystwa Literackiego Polskiego, a więc Biblioteka Polska właśnie działa na bazie tego Towarzystwa Literackiego, tej instytucji stowarzyszeniowej z roku 1832 i dekret cesarza Napoleona III uznający Towarzystwo Historyczno-Literackie za instytucję użyteczności publicznej we Francji, co dawało właśnie stowarzyszeniu taką moc prawną i możliwość działalności we Francji. Tutaj widzimy, nie wiem, czy ktoś z Państwa poznał osobiście pana prezesa Zalewskiego, Piera Zalewskiego, który ma ponad 90 lat, a który do tej pory pełni funkcję prezesa Towarzystwa Historyczno-Literackiego, troszczy się o zbiory Biblioteki Polskiej w Paryżu i warto jest, zachęcam, abyście Państwo weszli na stronę internetową Biblioteki Polskiej w Paryżu i tam jest właśnie film, którego głównym bohaterem jest pan prezes Pierre Zalewski i on między innymi opowiada o zbiorach Biblioteki Polskiej w Paryżu. Tutaj w tej Bibliotece Polskiej w Paryżu mamy salonik Fryderyka Chopina. Mówi się o tym, że jest to Muzeum Fryderyka Chopina. Wiecie Państwo dobrze o tym, że Fryderyk Chopin przybył do Paryża mieszkał w Paryżu, w centrum Paryża. W związku z tym część pamiątek po nim znalazła się właśnie w Bibliotece Polskiej w Paryżu i stanowią tutaj eksponaty w tej części Biblioteki Polskiej. A jednocześnie, nie wiem czy Państwo wiecie też, czy pamiętacie z historii, że grób Fryderyka Chopina znajduje się właśnie na Père Lachaise w Paryżu. Tutaj Państwo widzicie Muzeum Adama Mickiewicza, tak też w Bibliotece Polskiej w Paryżu. I tutaj mamy jeszcze wiele, wiele innych cennych zbiorów. Nie wiem, ile mam jeszcze czasu, żeby móc, nie wiem, czy mam to rozwijać, czy dalej. Tutaj kolejną instytucją, jaką chciałbym Państwu przedstawić, to jest Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, Archiv de la Mission Catholique Polonaise w Paryżu. Jest to też jedna z najstarszych instytucji we Francji, która powstała właściwie też w okresie wielkiej emigracji, ponieważ przybyła do Francji Polonia, musiała mieć opiekę duszpasterską, w związku z tym powstał na tak zwanym Concorde Kościół Polski
i przy nim też powstało archiwum, które zostało potem przeniesione do La Ferté-sous-Jouarre, a następnie z La Ferté-sous-Jouarre do Seminarium Polskiego w Paryżu. I zostało to archiwum, proszę Państwa, uporządkowane, zdigitalizowane, zinwentaryzowane dzięki polskim instytucjom i dzięki ich pomocy, bo taka pomoc jest bardzo potrzebna. W związku z tym chciałbym Państwu na ten temat kilka słów powiedzieć. Przede wszystkim to jest budynek Seminarium Polskiego w Paryżu. Jeżeli Państwo będziecie kiedyś, to bardzo zachęcam, aby tam można też przenocować, jeżeli ktoś będzie chciał zobaczyć Paryż. Tam też znajduje się Polskie Archiwum. I to archiwum zostało zmodernizowane dzięki takiej instytucji, jaką jest Instytut Polonika. Była możliwość zakupienia tak zwanych profesjonalnych szaf, które znalazły się w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej. Tutaj mamy właśnie w celu ratowania polskiego dziedzictwa za granicą montaż tych szaf w magazynie archiwalnym. I dzięki temu, że jedna z instytucji polskich postanowiła pomóc archiwum, można było takie profesjonalne szafy zamontować, by w nich właśnie przechowywać te zbiory. A o tych zbiorach za chwilę powiem. Ta instytucja, więc Archiwum Polskiej Misji Katolickiej we Francji, należy do Stałej Konferencji Muzeów, Archiwów i Bibliotek na Zachodzie i współpracowała z Naczelną Dyrekcją Archiwów Państwowych. To znaczy do archiwum w PMK przyjeżdżało wiele osób z Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych, którzy inwentaryzowali zbiory, digitalizowali, służyli fachową pomocą i co roku przynajmniej 4 lub 5 osób było, aby w profesjonalny sposób te zbiory inwentaryzować. Tutaj jest pani Julia Olejniczak, wyszła za mąż, jest, dzisiaj nazywa się Julia Wesołowska i tutaj jest w trakcie akurat digitalizowania naszych zbiorów. Tutaj widzimy innych pracowników, między innymi pana dyrektora Rafała Górnego i panią Annę Laszuk i na jednym ze zdjęć pani Potykanowicz-Suda, a po prawej mojej stronie u góry ksiądz rektor, obecny rektor Polskiej Misji Katolickiej Bogusław Brzyś. Właśnie rektorzy Polskiej Misji Katolickiej odgrywali i odgrywają bardzo ważną rolę, nie tylko dla archiwum, ale dla samej instytucji, bo stoją na jej czele i właśnie w zbiorach archiwalnych można spotkać bogatą korespondencję związaną z pracą tych właśnie osób, czyli rektorów Polskiej Misji Katolickiej. Pierwszym rektorem Polskiej Misji Katolickiej był ksiądz Aleksander Jełowicki, a obecnie jest nim, tak jak powiedziałem, ksiądz Bogusław Brzyś. Tutaj widzimy na zdjęciu księdza rektora Zbigniewa Bernackiego, po nim był znanym chyba Państwu już ksiądz infuat Stanisław Jesz. Tutaj widzimy siedzibę misji, to jest kościół centralny w pierwszym Paryżu, niedaleko Champs-Élysées. Jeżeli będziecie Państwo kiedyś w Paryżu, to zachęcam, aby przyjść tam na mszę świętą. Fotografie są ważnym elementem też zbiorów archiwalnych, między innymi są także częścią zbioru archiwalnego Polskiej Misji Katolickiej. Proszę Państwa, tutaj chciałbym przejść do takiej ważnej kwestii związanej z polskim dziedzictwem, a więc fotografie. Fotografie jest to cenne świadectwo czy źródło obecności Polaków poza granicami Polski. Tutaj właśnie widzicie Państwo unikatowe zdjęcia Polaków, którzy przyjechali do Francji w okresie dwudziestolecia międzywojennego, to znaczy po roku 1919, a więc w momencie, kiedy już Polska odzyskała niepodległość, w Polsce panowała bardzo duża bieda, nie było pracy, a z kolei Francja, która w I wojnie światowej była bardzo mocno wykrwawiona, potrzebowała rąk do pracy, szczególnie górników,
Więc z terenów górniczych głównie, z Polski, przyjeżdżali do Francji Polacy, ale także tak zwani Westfalczycy, czyli Polacy, którzy pracowali w Niemczech, dostali z Francji bardzo dobrą ofertę pracy. Tam Francja podpisała z Polakami tak zwaną konwencję w 1919 roku. Wybudowała Polakom mieszkania, kościoły, szkoły i dzięki tym przywilejom, dzięki stworzonym warunkom pracowniczym, a Francja miała od samego początku wielkie przywileje pracownicze, gdy chodzi o robotników, masowo Polacy przyjeżdżali i w okresie dwudziestolecia międzywojennego tylko na północ Francji przyjechało ponad 400 tysięcy Polaków i ich życie kulturalne, a więc tworzone stowarzyszenia, za chwilę te stowarzyszenia na fotografiach zobaczymy, tych stowarzyszeń powstało we Francji wtedy bardzo dużo. Były to stowarzyszenia kombatanckie, robotnicze, religijne, na przykład Bractwa Różańcowe, Stowarzyszenia Świętej Barbary, stowarzyszenia oświatowe. I w tych stowarzyszeniach Polacy działali jednocześnie w sposób kulturalny, ponieważ tworzyli własne zespoły, pielęgnowali polską tradycję, kulturę, język, posyłali swoje dzieci do szkoły. No i ksiądz też wtedy był dla nich takim pośrednikiem trochę, ponieważ no część z Polaków niestety nie umiała pisać czy czytać, a oni potrzebowali na przykład pomocy ze strony księdza, który był też prezesem wielu tych stowarzyszeń polonijnych, które w tym czasie we Francji powstawały. Jest to fenomen. Nie ma innego takiego kraju jak Francja, kiedy po roku 1919 przyjeżdża do obcego kraju aż taka rzesza Polaków, którzy przywożą też tam swoją kulturę. Można powiedzieć, że północ Francji to właściwie mała Polska się wtedy stworzyła na tym regionie. Tutaj Państwo widzicie część właśnie tych zdjęć, o których mówiłem. Tutaj mam kronikę dotyczącą uroczystości milenijnych. Trzeba pamiętać, że w Polsce były uroczystości milenijne obchodzone. Pamiętamy, była nowenna przygotowania do tysiąclecia chrztu Polski, którą organizował kardynał Stefan Wyszyński, a z kolei poza granicami Polski też były takie uroczystości prowadzone. W związku z tym mamy też kronikarski zapis tych wydarzeń właśnie z Francji. Tutaj mamy między innymi uroczystości, które odbyły się 3 maja w 1966 roku. Państwo widzicie fotografie z tych uroczystości. Nie wiem, czy Państwo rozpoznajecie ówczesnego delegata, prymasa Polski do spraw emigracji, księdza kardynała Rubina. Nie wiem, czy znany Państwo jest to nazwisko, kardynał Rubin. Tutaj właśnie jedna z tych uroczystości centralnych, która miała wtedy miejsce. Ważnym elementem też zbiorów archiwalnych są zdjęcia z pielgrzymek do Lourdes. Mamy w archiwum naszym Polskiej Misji Katolickiej tych zdjęć aż od roku 1945, bo co roku taka narodowa pielgrzymka Polaków organizowana jest do Lourdes i od roku 1945 aż do dzisiaj mamy zdjęcia właśnie z tych pielgrzymek, z tych uroczystości, które znajdują się w archiwum. Tu jest kościół milenijny w takiej miejscowości, która się nazywa Lons. I tutaj, proszę Państwa, będziecie mieli przykłady takich stowarzyszeń polonijnych, o których przed chwilą wspomniałem. I tu są unikatowe zdjęcia z tamtego okresu. Można na nie tutaj spojrzeć. Piękne fotografie. Część z tych fotografii jest jeszcze ciągle odkrywana. Część znajduje się w naszym archiwum. Została też zrobiona piękna wystawa z tym związana. Tutaj ciągle są stowarzyszenia polonijne, między innymi Stowarzyszenie Krakowiak we Francji, Stowarzyszenie Oświata z 1925 roku, Polonijne Stowarzyszenie Związek Strzelecki. Myślę, że to jest też
około 1924 lub 1925 roku. I tutaj chciałbym Państwu teraz pokazać fotografie, które znajdują się w archiwum, dotyczące pomocy Polakom w okresie stanu wojennego. Otóż w Archiwum Polskiej Misji Katolickiej jest bardzo bogata dokumentacja związana ze stanem wojennym w Polsce. Otóż pierwsza część tej dokumentacji dotyczy komitetów pomocy, które tworzyły się właśnie we Francji i które pomagały Polakom, zbierając dary, gromadząc też korespondencję, organizując się w komitety pomocy, więc wytworzyło to ogromną dokumentację i fotograficzną, i dokumentację papierową, którą te komitety tworzyły. My mamy tysiące dokumentów takiego komitetu pomocy, który znajduje się w naszym archiwum, ale też, za chwilę o tym powiem, mamy bardzo bogaty zbiór solidarności Francuzów z Polakami, dotyczący apelu, który ukazał się w La Croix, w takim piśmie katolickim, francuskim, w którym właśnie Polacy pisali do prymasa Glempa listy, solidaryzując się z Polakami w momencie wybuchu stanu wojennego w Polsce. I te listy w języku francuskim miały docierać do prymasa Glempa, ale nigdy tam nie dotarły, bo była w Polsce cenzura. W związku z tym te listy przychodziły do Polskiej Misji Katolickiej. Za chwilę o tym powiem. Tutaj mamy, proszę Państwa, zdjęcia obozowe. Dostaliśmy od kilku rodzin takie zdjęcia obozowe osób, które przeżyły właśnie Dachau. I to są te zdjęcia obozowe, które Państwo widzicie, wzruszające ilustracje, bezcenne. Mamy też bogatą dokumentację obozową, więc będącą świadectwem życia w Dachau, a więc karty pocztowe wysyłane z Dachau, jakaś korespondencja więźniów samych z Dachau z rektorem Polskiej Misji Katolickiej. I tutaj mamy też zdjęcia więźniów z Dachau. W Polskiej Misji Katolickiej w archiwum mamy także prasę i Polska Misja Katolicka wydawała takie organy jak Polak we Francji, Polska Wierna i Voix Catholique, czyli Głos Katolicki. Mamy też dokumentację stowarzyszeń kombatanckich. Jednym z nich jest Polski Związek Inwalidów Wojennych. Został ten zbiór zdigitalizowany dzięki pomocy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki takiemu programowi, który się nazywa Wspieranie Archiwów, Bibliotek i Muzeów Poza Krajem. Tutaj wypisałem, co można znaleźć właśnie w tym zespole. Mamy także informacje o tym, że prace inwentaryzacyjne były robione przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych. Mamy też kolejne stowarzyszenie, jest to Stowarzyszenie Polskich Kombatantów i to jest kolejny zbiór, który w naszym archiwum jest. Tutaj Państwu chciałbym pokazać, bo nie w każdym kraju jest tak zwany dom kombatanta. W Paryżu jest taki dom kombatanta i tutaj widzimy piękne sale tego domu, które są na ilustracji, co także polskie dziedzictwo, dziedzictwo polonijne, które zachowało się w Paryżu i warto by było to dziedzictwo też zobaczyć, jak taki dom kombatanta w Paryżu wygląda. Zobaczmy, jakie piękne są te sale, które widzimy tutaj na zdjęciach. Tak jak powiedziałem, mamy tutaj jeszcze dokumentację związaną z solidarnością narodu francuskiego z narodem polskim, związaną z grudniem 1981 roku i właśnie te listy do prymasa Glempa, pomoc Francuzów Polakom i to Państwo widzicie. Tutaj jest koperta wysłana przez między innymi
przez jedno ze stowarzyszeń i adresowana do kardynała Glempa. Tutaj jest list odręczny. Ta korespondencja dotyczy, była wysyłana przez osoby świeckie, duchowne, a także przez dzieci i młodzież. Często, tak jak widzicie Państwo, pięknie zdobiona korespondencja. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na kolejne polskie dziedzictwo we Francji, a więc dziennik polonijny Narodowiec, który był wydawany początkowo w Niemczech, wśród Polonii, a potem w Lens na północy Francji od roku 1928. Jest to dokumentacja i historia życia emigracji polskiej we Francji właśnie od 1928 roku do 1989, a więc dziennik, dzień po dniu, każde ważne wydarzenie, które miało miejsce w diasporze polskiej we Francji, było dokumentowane na łamach tego dziennika. Tutaj między innymi są informacje na temat stanu wojennego w Polsce, jakie on miał reperkusje także we Francji. Zachęcam na przykład do przeczytania, Narodowca z roku 1939, co wówczas pisano o okolicznościach, kiedy Niemcy napadły na Polskę, jakie to na przykład reperkusje wywołało wśród emigracji polskiej we Francji. Bardzo ciekawe są te teksty. Ja bardzo często z moimi studentami na zajęciach analizuję tego typu prasę, bo wtedy widać, jaki jest społeczny odbiór studentów na temat tych treści, które się w tym okresie pojawiały właśnie w takich czasopismach polonijnych. Często informacje w tych czasopismach są zupełnie inne niż w prasie krajowej. Chciałbym teraz przejść do kolejnej instytucji, a więc do Rapperswilu, tylko nie wiem, mam wrażenie, że za długo chyba mówię. W każdym bądź razie, dlaczego nie został na zamku, to jest bardzo dobre pytanie i szkoda, że nie został na zamku, ponieważ faktycznie dziedzictwo, równe dziedzictwo Biblioteki Polskiej w Paryżu i niestety Szwajcarzy postanowili wymówić wynajem tego zamku. Kazano zabrać zbiory, te zbiory zostały zdeponowane. Więc władze polskie szukały ratunku, czy tam rozwiązania tej sytuacji. Wiem, że w Rapperswilu kupiono hotel, w którym miały te zbiory zostać zdeponowane. Jestem upoważniony do tego, aby ten problem wyjaśnić, dlatego że musiałaby tu pojawić się pani dyrektor Anna Buchmann, która jest odpowiedzialna za cały ten proces przeniesienia zbiorów z tego zamczyska, nazwijmy to, czyli z tego zamku, w którym były do tej pory ulokowane, do innej siedziby. Wiem, że nastąpił problem prawny związany z eksponowaniem tych zbiorów właśnie w tym miejscu, w tym zamku, i władze polskie postanowiły znaleźć rozwiązanie. I rozwiązaniem miało być kupno innego obiektu. Obiektem tym był jakiś hotel, który znaleziono. Ponieważ pojawiły się jakieś wątpliwości prawne, jak to zrobić, bo na terenie obcego państwa trudno by państwo polskie mogło kupować obiekty i prowadzić jakąś tam działalność kulturalną, więc wyznaczono Instytut Pileckiego, który w swoich statutach ma tak zwane filie w różnych krajach, między innymi w Niemczech. Wydaje mi się też, że w Stanach Zjednoczonych, o ile dobrze pamiętam. I miał mieć swoją filię właśnie w Rapperswilu. Miał być właścicielem tego hotelu, nie wiem, o ile dobrze pamiętam. Tutaj nie chcę Państwa wprowadzić w błąd. Nie wiem, czy do tej pory jest ta sama sytuacja. Wiem, że Ministerstwo Kultury, oprócz Instytutu Pileckiego, Ministerstwo Kultury miało organizować wystawę związaną z tymi eksponatami, które zostały zabrane z zamku, bo proszę pamiętać, że depozyt tych materiałów kosztuje ogromne pieniądze, bo to nie jest tak, że to jest za darmo, można przechowywać te eksponaty
są bardzo drogocenne, muszą być zabezpieczone, odpowiednio konserwowane. W związku z tym to wszystko kosztuje, więc musi być ekspozycja stała tych eksponatów i ona miała, i te eksponaty, więc te cenne obrazy, cenne zbiory miały być chyba w tym hotelu. Ja nie wiem tego teraz, co się z tym stało. Wiem, że po zmianie władzy coś tam, jakieś inne okoliczności się pojawiły. Natomiast wiem, że do roku 2023 była taka idea, że Ministerstwo Kultury będzie tam organizowało wystawę stałą tych zbiorów i następnie archiwum i bibliotekę polonijną. Jakie są obecnie szczegóły, tego nie śledziłem i nie pytałem pani dyrektor Anny Buchmann. Musiałaby ona te szczegóły opowiedzieć. Miejmy nadzieję, że te zbiory zostaną uratowane i że pojawi się to miejsce i pojawi się nowa siedziba dla tych zbiorów, bo naprawdę zbiory są bardzo cenne. Myślę, że państwo też śledzicie losy tej instytucji i dla wielu z państwa ta instytucja jest ważna. Nie wiem, czy satysfakcjonuje panią to, co powiedziałem, czy nie. No, to czyli słyszymy, że ministerstwo, że obecna władza nie jest zainteresowana, więc no, nie wiem, to nie jest, to już trzeba chyba rozmawiać z panią dyrektor Anną Buchmann, która jest na bieżąco, gdy chodzi o informacje związane z nową siedzibą tej instytucji. Ja mogę tylko państwu powiedzieć o zbiorach, bo nie wiem, czy wszyscy państwo znacie tę instytucję i nie trzeba nic o niej mówić, czy krótko przynajmniej dwa zdania o niej powiedzieć. Bo instytucja, mówię, równie ważna jak Biblioteka Polska w Paryżu. Tutaj widzicie państwo tę siedzibę, o której powiedziałem, więc to ten zamek, na którym znajdowały się zbiory i na stronie internetowej, jak państwo wejdziecie na stronę internetową, to będzie napisane, że Muzeum Polskie w Rapperswilu jest tymczasowo zamknięte. Tutaj mamy założyciela tej instytucji, pana Władysława Platera i okoliczności powstania. Tutaj państwo widzicie jeszcze zbiory, proszę zobaczyć, z lat 1870-1927, czyli przed wywiezieniem ich do Warszawy, kiedy część z tych zbiorów niestety, tak jak już państwu powiedziałem, w czasie II wojny światowej niestety została zniszczona. Szkoda, że te część tych zbiorów została tam wywieziona. Tutaj piękne kartki, które prezentują właśnie ten zamek i całą infrastrukturę, która dotyczy tego zamku. Rapperswil na dawnych pocztówkach. Możecie państwo podziwiać tę instytucję właśnie na takich starych fotografiach. Tutaj zbiory biblioteczne, które są w tej instytucji w Rapperswilu. Tutaj pamiątki narodowe i tutaj pamiątki narodowe w ekspozycji Muzeum Polskiego w Rapperswilu to. I tu proszę posłuchać, to jest ciekawe. Wstążka z podróżnej trumny księcia Poniatowskiego, włosy Mickiewicza, sieść konia, którego Kościuszko używał podczas pobytu w Szwajcarii, kawałek pasa, który nosił książę Jan Michał Radziwiłł. Dalej. Tutaj kiedyś było serce Tadeusza Kościuszki, ale potem to serce w 1927 roku zostało z Rapperswilu przetransportowane do Polski. Kolejną instytucją szwajcarską, nie wiem, czy państwo wiecie, jest Muzeum imienia Tadeusza Kościuszki w Solurze. Nie wiem, czy państwo słyszeliście w ogóle o tej instytucji. Nie? Solura, Szwajcaria. W ubiegłym roku była tam właśnie konferencja, stała konferencja muzeów, archiwów, bibliotek na zachodzie. Piękne miasto. Zachęcam, żeby pojechać, zobaczyć to muzeum imienia Tadeusza Kościuszki w Solurze. I teraz, ponieważ pani prezes powiedziała, że ja mam tylko pół godziny, w związku z tym ja już nie uszczegóławiałem innych instytucji, powiedziałem, że się nie wyrobię i tak szybko mówię. Nie wiem, czy państwo zdążycie za mną, bo
bo ja szybko mówię, żeby zdążyć. Natomiast tu Państwu chciałem tylko zaprezentować panoramę tylko i wyłącznie instytucji, które jeszcze uważam należałoby w przyszłości, którym należałoby w przyszłości poświęcić czas i uwagę. I tutaj, ponieważ IPN, Instytut Pamięci Narodowej, który teraz niestety przeżywa trudne chwile, sporządził niesamowity katalog wszystkich tych instytucji imigracyjnych. Ten katalog można nawet znaleźć w internecie. Ja chciałbym przynajmniej pierwsze strony z tego katalogu tych instytucji Państwu pokazać, abyście Państwo mieli świadomość, ile tych instytucji polonijnych na świecie jest, bo jest to naprawdę ogromne, ogromne dziedzictwo polonijne. I tu powtarzam, będzie to tylko panorama. Uszczegółowienie tych poszczególnych instytucji może w przyszłości, jak będzie taka okazja zorganizowania konferencji właśnie poświęconej tym instytucjom albo omówienia jeszcze przyszłości tych instytucji, to chętnie im też będzie można poświęcić uwagę. I tutaj, tak jak powiedziałem, Muzeum w Solurze. Muzeum, przepraszam, to jest Biblioteka Polska w POSK. Czy Państwo wiecie, co oznacza ten skrót POSK? Ktoś jest z Londynu? Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny. Ten ośrodek, może to jest pan prezes, czy nie? Tak. I w tym właśnie budynku znajdują się różne instytucje kulturalne, między innymi Biblioteka Polska w Paryżu, czy Instytut Józefa Piłsudskiego, który teraz Państwo zobaczycie. Nie wiem, czy to jest w ogóle widać, czy nie? To jest na przykład też ciągle w POSK-u Instytut Józefa Piłsudskiego w Londynie. Proszę nie mylić z Instytutem Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku, bo są dwa Instytuty Józefa Piłsudskiego. Jeden jest w Londynie, mniej znany, o wielu skromniejszych i zbiorach archiwalnych, i muzealnych, w odróżnieniu od Instytutu, który jest w Nowym Jorku. Początkowo był na Manhattanie, a teraz zmienił swoją siedzibę od kilku lat, jest w innym miejscu. Na pewno Państwo nie słyszeliście o takiej instytucji, która jest w Rzymie, to jest Papieski Instytut Studiów Kościelnych. Czy ktoś z Państwa w ogóle słyszał o takiej instytucji? Tak? Otóż jak będziecie Państwo w Rzymie, to proszę pójść na Piazza Cairoli. Tam jest taka instytucja prowadzona właśnie przez jezuitów, która się nazywa Papieski Instytut Studiów Kościelnych. To była do roku 1989 bardzo ważna instytucja, do której przyjeżdżał kardynał Stefan Wyszyński. Tam bardzo często przeprowadzał rozmowy z różnymi ważnymi osobistościami. Przychodził tam, bo miał świadomość, że nie było tam podsłuchów SB. Że można było tam swobodnie rozmawiać z tymi, których zaprosił. Przychodził tam w momencie, kiedy był Sobór Watykański II. I tam między innymi są bogate zbiory archiwalne ambasadora Papego, ambasador Pape. Oprócz tego oczywiście no, są też te same zbiory, wydaje mi się, lub podobne przynajmniej, w Instytucie Sikorskiego w Londynie. Tak mi się wydaje. I nawet wydaje mi się, że Instytut Sikorskiego powoli tę dokumentację Papego digitalizuje i zamieszcza na swoich stronach, o ile dobrze pamiętam. Warto byłoby też, jeżeli ktoś się tym tematem interesuje, zajrzeć na tę stronę i zobaczyć. Natomiast Instytut Studiów Kościelnych jest o tyle interesujący, że ma bardzo bogate archiwum, do tej pory niezbadane. Jeżeli ktoś interesuje się życiem polonijnym, to zachęcam, aby do tej instytucji przyjechać i podjąć badania związane. No, trzeba oczywiście zobaczyć inwentarz i tak dalej. Mogę uszczegółowić te informacje następnym razem, ale oczywiście wszystkiego nie da się w 30 minut zrobić. Tutaj proszę, żeby to Państwa nie zmyliło, bo tutaj jest Kościół i Hospicjum Świętego Stanisława, biskupa i męczennika,
BM, biskupa i męczennika, w Rzymie. Ale tu nie chodzi o Kościół. Kościół jest też ważny, ale chodzi o archiwum. Bo przy tym kościele, nie wiem, czy państwo wiecie, mieszkał przez wiele, wiele lat delegat do spraw emigracji polskiej, a był nim, nie wiem, czy państwo wiecie, kto? Arcybiskup Szczepan Wesoły. I on właśnie przy tym kościele mieszkał i poprzez swoją działalność, wieloletnią działalność, przed nim mieszkał też kardynał Rubin tam, a więc zbiory kardynała Rubina, przeogromne, przebogate archiwum i zbiory arcybiskupa Wesołego, też przebogate archiwum, właśnie znajdują się przy tym kościele. To jest dokumentacja z całego świata, dlatego że arcybiskup Wesoły, podobnie jak kardynał Rubin trochę mniej, ale arcybiskup Wesoły jeździł we wszystkie zakątki świata, korespondował z wieloma osobami. Tam jest bezcenna dokumentacja związana właśnie z jego aktywnością, z jego posługą. Warto, znaczy państwo polskie trochę pomogło w inwentaryzacji tych zbiorów. One nie są jeszcze niestety zdigitalizowane. Wiem, że Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie podjął jakieś prace inwentaryzacyjne i digitalizacyjne z tym związane, ale jeszcze tam jest potrzeba wiele pracy, żeby to wszystko uporządkować. Ale jeżeli ktoś interesowałby się życiem Polonii, to zachęcam, aby do tego archiwum się udać i te materiały oczywiście wykorzystać. Uszczegółowię to może następnym razem, jak będzie jeszcze ku temu okazja. Nie wiem, czy państwo wiecie, że na Via Cassia, oprócz takiego wielkiego konglomeratu wypoczynkowego, turystycznego, trochę pensjonatu, gdzie można przenocować, jeżeli ktoś przyjeżdża do Rzymu, jest także ogromne centrum dokumentacji i studium pontyfikatu Jana Pawła II. Czy wiedzieliście państwo o tym? No właśnie. Piękne miejsce. Zachęcam. Jeżeli państwo będziecie w Rzymie i będziecie mieli możliwość zamieszkania na Via Cassia, właśnie w tym domu polskim, to poproście, nawet wieczorem, aby wam ktoś otworzył to centrum, ponieważ w tym centrum znajdują się wszystkie pamiątki, jakie Jan Paweł II otrzymał w czasie swojego pontyfikatu. Czyli to wszystko, co pielgrzymi przywozili do Jana Pawła II w trakcie spotkań z papieżem, podczas audiencji prywatnych czy generalnych, gdy były tak zwane te spotkania potem po audiencji, nie wiem, czy państwo pamiętacie, wiele osób przywoziło mu różne pamiątki i te wszystkie pamiątki zostały zinwentaryzowane i zgromadzone w Centrum Dokumentacji Jana Pawła II i tam właśnie można podziwiać przepiękne skarby, bo naprawdę nieraz jak człowiek patrzy na te eksponaty, to widać z jaką fantazję niektórzy mieli i jakie rzeczy Ojcu Świętemu niektórzy ofiarowywali. W związku z tym warto jest to centrum dokumentacji zobaczyć, ale także oczywiście cała spuścizna Jana Pawła II, publikacje z nim związane i tak dalej. Warto jest kiedyś... No, nie da się wszystkiego, jak będę następnym razem mówił, to uszczegółowię i też to powiem, ale niech to będzie preludium takie. Okej. Okay. No widzę, że to niektórych interesuje, no to nie jest źle. Bo bałem się, że będzie to tak nudne, że wyjdziecie państwo z sali i sam zostanę, a tu jeszcze trochę zostało. Ciekawe? A, to się cieszę. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w Ameryce, nie wiem, czy już koniec? A, super. Dziękuję. Okej. Okay. Super, dziękuję za kontakt, dziękuję. Tutaj państwo widzicie, tutaj też oczywiście warto byłoby tę instytucję oddzielnie omówić. Nieznana zupełnie instytucja Water Lake. Z Ameryki jest tutaj 3/4 osób z Ameryki, prawda? Pierwsza miłość Water Lake? Nie wiem, czy państwo wiecie, że właśnie w tej miejscowości
Kardynał Stefan Wyszyński przed laty powołał takie seminarium polonijne. Były dwa seminaria. Jedno było w Paryżu po 1945 roku, było w Paryżu. Kształcili się tam klerycy. I drugie było w Oczelejk. I tam odbywała się formacja wtedy dla tych osób, ale oprócz tego w tym właśnie miejscu zaczęto gromadzić pamiątki, a więc całą spuściznę kulturalną związaną z życiem polonijnym, z archiwaliami polonijnymi czy polskimi, dziełami sztuki i tak dalej. Była to piękna inicjatywa. Przez wiele, wiele lat te eksponaty w Oczelejk gromadzono i potem powstał taki pomysł, aby zacząć to inwentaryzować, digitalizować. Niestety to miejsce jest trochę pechowe, ponieważ co roku zmienia się tam dyrektor. I nie wiem, 4-5 lat temu poznałem dyrektora miejscowego, wydaje mi się, miał na imię Arkadiusz, ale nie pamiętam już nazwiska, który zapowiadał się bardzo obiecująco, że tam wreszcie zostaną te zbiory uporządkowane, zdigitalizowane, bo tam są naprawdę piękne dzieła sztuki, niezwykle cenne. No i niestety został odwołany. I dzisiaj tam chyba są dwie osoby, wśród nich jedna siostra zakonna, która zajmuje się porządkowaniem tych zbiorów. Ale jeżeli państwo jesteście ze Stanów Zjednoczonych, to warto byłoby się tym miejscem zainteresować, jak pomóc, żeby to miejsce wreszcie zyskało właściwą sobie rangę, bo tam są chyba najcenniejsze zbiory na świecie. Chyba cenniejsze niż w Rapperswilu nawet. Warto by było się tym zainteresować, w jaki sposób to miejsce bardziej wyprowadzić. Już muszę kończyć, tak? Dobrze. Dziękuję bardzo państwu za uwagę. Następnym razem przejdziemy do innych instytucji.